Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Pogoń Trębaczów odniosła 8 zwycięstwo w tegorocznym sezonie kaliskiej okręgówki. W niedzielę piłkarze trenera Jarosława Karnasiewicza ograli kornę Pogoń Stawiszyn 2-1. Miejscowi objęli prowadzenie w 70 minucie po trafieniu Błażeja Ostrego. 4 minuty później na listę strzelców wpisał się Bartosz Bęś, ale przyjezdni nie zamierzali łatwo skóry sprzedawać. W 81 minucie po golu Mateusza Najchrzaka złapali kontakt z rywalem, ale w punktacji już to nic nie zmieniło. Komplet zainkasowali miejscowi. Dla nas najważniejsze są 3 punkty. Wygraliśmy 2-1 i z tego się bardzo cieszę. Chciałem pochwalić chłopaków za wolę walki, determinację, no i wywalczyliśmy, myślę, że zasłużenie. W ostatniej jesiennej kolejce trębaczowianie zagrają z Czarnym Lasem, ale hitem kolejki będzie jednak spotkanie Rychtala z Zewką Kobyla Góra. Stawką meczu Mistrzostwo Jesieni